Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FC24. No i co, słuchajcie, mamy mecz z Legią na tapecie, jako kolejny. No najbardziej ubolewam nad tym, nad tą UEFą, no. Najbardziej nad nią ubolewam, no bo tym sposobem, znaczy w ogóle mamy bilans minus 2. To mi się bardzo nie podoba, ale w ogóle śmieszne jest to, że i Liverpool i Villarreal finalnie mają po tyle samo punktów. No. No i to jest Lipton. No nawet jak z tą Romą wygramy, to i tak już niewiele zmieni. A szkoda. No może jakieś... A jest szansa na minusowe punkty? Czekajcie, może byśmy jakieś minusowe punkty im załatwili. Nie, ale prawda jest taka, że jedynym z kim moglibyśmy jakimś cudem, ale chociaż to by było ciężkie, bo bilansem bramek byśmy przedupili. Tak myślałem, że Villarreal jakby miał 8 punktów, my 8 punktów, to wtedy jakieś szanse, ale to nic nie zmienia, nie? Liverpool jakby miał 8, to i tak by Liverpool wyszedł, bo dwa razy nam ujęli dupsko, no. No niedobrze, no, co ja wam powiem? No niedobrze, no, stało się, to się stało, no i co? No już się nie odstanie, nie? Już się niestety nie odstanie. Sprawdźmy sobie plany treningowe, bo tak mam dziwne przeczucie, że... Może być lipa u niektórych z kondycją, chociaż tutaj na maksa na skupienie. Dobra, tu jest git, a tu nie git. Hoffman w ogóle też skupienia zero, ciekawe. Tu jest G, tu jest G, tu jest G. Powar git, jak tam Blanchard? Jego trzeba zrównoważyć, tu też zrównoważyć i jakoś to pójdzie. No kurde, no szkoda, no naprawdę ubolewam nad tym, że nam się nie udało. Bo liczyłem na to, że chociaż z grupy uda nam się wyjść, no. Przecież nikt nie mówi, że musielibyśmy wygrać, nie? No ale chociaż z grupy wyjść, to byłoby miło. A teraz mamy do Sportingu i Vucicia sprzedać. No spoko, ale milion plus to tak leciutko. Tak stawiam, że za 5200 możemy zacząć negocjacje. I słucham państwa. Zwiną dupę, co? O nie, nie zwinęli, ty. 3 750 000. 4 150 000 i możemy porozmawiać. I oni to klepną. No kurwa, wiedziałem. Trzeba było więcej dać. Te 200 więcej, tak czułem. Tak czułem, że te 200 więcej mogłyby zmienić coś. Ajajaj, no. No trudno, no trudno. Kurna, no ale najważniejszy i Vucic sprzedany. A na tym mi zależało bardzo. No i co, zaraz mamy mecz z Legią. Nic się nie dzieje, słuchajcie, w tej lidze, nic. W ogóle, co się dzieje ze sztabem juniorskim moim? Ja ich nie wysłałem. Nie pierdol. Nie, ja ich nie wysłałem. No, trzymajcie mnie. Dlaczego ja ich nie wysłałem? Dlaczego ja ich nie wysłałem? Dobra, do Argentyny niech ten pojedzie. A ja sobie myślę, kurna, dawno nie było nic. Wy może się obrazili albo co? Gdzie by tu wysłać? Do Korei? Do Indii? Do Arabii? Do Chin? Może... Może do Chin? Spróbujmy? Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. No tylko szkoda, że dopiero teraz się jorgnąłem. No ale no trudno, no lepiej późno niż wcale podobno. No widzę, że tu Jose zmęczony. Josue, Josue. Augustyniak zmęczony, Pankow zmęczony, Gual zmęczony, Wszołek zmęczony, Baku zmęczony. To nie powinien być trudny mecz ogólnie. No witamy na konferencji, witamy. Znakomitą serię w PKO, no zobaczymy, no. To ma być, to będzie, prawda? Jak mamy wygrać, to wygramy. Liczy na zbliżenie się do pierwszego miejsca? No, no oczywiście, zespół gra dobrze, damy radę, bez problemu żadnych, myślę. No. Przygotowania do kolejnego spotkania, w którym przeciwnikiem jest Legia? My jesteśmy gotowi, spokojnie, szanowni państwo. Chciałbym was uspokoić. Ponieważ tak, no okej, nie poszło nam z Liverpoolem, ja to rozumiem. Średnio nam poszło z Villarrealem, ja to rozumiem. Dobrze nam poszło z Romą, no ale nie, no proszę państwa, no proszę państwa, to jest Legia tylko, no.
Ja wiem, że dla niektórych aż Legia, ale dla mnie to jest tylko Legia. To jest tylko Legia, więc na spokojnie powinniśmy dać sobie radę. Bez żadnego większego problemu. Wybierzmy sobie jeszcze stroje. Może coś, jakaś zmiana, coś tego? Za bardzo nie ma co zmieniać. Tu jest git. Tak się zastanawiam jeszcze, co można by było tutaj ewentualnie. Kurwa, Labrowicz ma 76 plus 6. I on się jeszcze rozwinął, on miał 74 przecież niedawno. Nice! Ej, nice! Może ja go za jeszcze więcej sprzedam, jak on się tak będzie rozwijał. No wypadałoby go chyba, bo nie wiem, czy on jest chyba wystawiony, nie? Finalnie. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i lecimy z meczem z Legią, moi drodzy. Gryfonowie versus Legia. Mamy pierwszą połowę i zaczynamy. Gal, zmucim, slish. Do boku, do Wszołka. Wszołek dość agresywnie zaczyna. Gal. Wszołek. Jeszcze Gal. No, Gal anonim. Jest Josue. Gal, Gal. Oj, do Muciego, co jest? Co jest? Co tu się wydarzyło? Jak? Panowie! No dobra, no dobra, takiego rozpoczęcia to... Co tu się stało? No takiego rozpoczęcia to ja się nie spodziewałem, żeby w czwartej minucie stracić bramkę. No dobra, no Huerta. Panowie, no ale to trzeba się wziąć w takim razie. Huerta drybluje. Ładnie Huerta, brawo. Jeszcze na spokojnie, do Atajacha, Atajach. Atajach do Huerty na dobieg. Jest jeszcze Huerta. Huerta wrzuca. Oj, oj, oj. Co tam się wydarzyło? Ale Hoffman chyba ręką to odbił. Tak to wygląda przynajmniej. Na spokojnie, Angulo głową do Rodriguez'a. Rodriguez. Jeszcze. Kiwa. Rodriguez. Oj, oj, oj. Co ty robisz, Rodriguez? Rodriguez do Huerty. Huerta jeszcze do Rodriguez'a. Rodriguez na krótko do Atajacha. Atajach. No... Kurwa, panowie. To nie może tak być. To nie może tak wyglądać. Atajach z Huertą. Huerta z Atajachem. Atajach. Atajach wrzuca. No, ale nie ma tam nikogo, kto by to zamykał. Niestety. No jeszcze Angulo. Dobrze. Brawo. Atajach. Znowu do Huerty. Huerta. Huerta. Do Rodriguez'a. Rodriguez w pole karne. Rodriguez. No, ładny dribbling, ale niestety nic z tego. Jeszcze Alvarez. I oblężenie bramki Legii. Alvarez. No i mamy rzut z autu dla Legii. No i jeszcze Jose z Hoffmanem. Dobrze, brawo. Jest Rodriguez. No ale ten traci piłkę. No szkoda. Jeszcze Pankow. Pankow do Wszołka. Wszołek. Jeszcze Huerta przy Capudinim. Capudini. No panowie, ale to trzeba się wziąć w garść. Magal. Oj, oj, oj. Wypuszcza się Muci. Muci. No strzał, ale Kowar prosto na jajca to przyjmuje, dobrze. Jeszcze Atajach z Huertą. Huerta, oj, i Capudini nam wybija. No niedobrze, niedobrze, Atajach. Do boku, do Buangi, Buanga. Buanga, no ale tu by się przydało coś zahachmęcić. Oj, 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 Hoffman! Hoffman! I mamy 1-1! Co to jest za bramka? Ależ piękna petarda w słupek i prosto do bramki wpada piłka. Ale jak? Jak? Jak to się wydarzyło? O kurna. Dobrze, dobrze. No to mi się podoba. Tak powinniśmy grać. No dobrze, Alvarez, tak jest. Dobrze, dobrze, jeszcze na spokojnie. Na spokojnie, Alvarez, tak, tak, tak. Oj. Oj, 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 do Muciego. Muci. Muci wybiega w pole karne. No i jeszcze podaje. Aj, aj, aj. No nie wiem, co tu się wydarzyło, że któryś z obrońców tu odbiegł. No cóż, jak to mówią, no cóż. Buanga. Buanga, ładnie kiwa. Buanga. Buanga przy piłce, jeszcze. Buanga do Huerty. Huerta. Huerta do Buangi. Buanga w pole karne. Buanga. No ale Augustyniak mocniejszy.
Jeszcze. Dobrze, Błanga, brawo. Brawo. Trzeba zmusić ich do błędu, skoro nie możemy tego strzelić normalnie. Sanchez. To brakuje mi tu Rodriguez'a. Gdzie jest Rodriguez? Jest Alvarez. Alvarez do Hoffmana. Hoffman do Rodriguez'a. Rodriguez! Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Oj. Oj. No koniec tej pierwszej połowy. No zobaczymy, co tu będzie dalej. No na razie nie wygląda to zbyt ciekawie dla nas. Ale jest jeszcze Atunia. Atunia wreszcie się uaktywnił. Atunia podaje do Hoffmana. Hoffman strzał i mamy wyrównanie. No brawo. O to chodzi właśnie. Brawo. No teraz tylko strzelić na... No na przewagę, nie? Jakby wypadało, cholipka. Coś tu by wypadało wygrać w tym meczu. Oj. Jeszcze wszołek. Dobrze, Tajach. Papustka. Ależ wypuszczenie do Gala. Ale Fosu blokuje tutaj tą sytuację. Dobrze, Fosu. Jeszcze Fosu. Oj, beznadziejne podanie do Wszołka. Wszołek do środka, do Slisza. Slisz do Jose. Jose ze Sliszem. No i Kowar broni to. Brawo. Brawo, Kowar. Brawo. To był dobry zakup z tym Kowarem. Josue. No jeszcze Kowar. Dobrze. Jeszcze Rodriguez. Dobrze, Atunia. Jest Atunia. No i będzie wychodził. Będzie wybiegał. Jest kontratak. Atunia, sam na sam. Atunia, strzał, jeszcze dobitka i mamy gola. Brawo. 3-2. Brawo. Przyjrzyjmy się raz jeszcze tej bramce. Ale jak on to strzelił mu prosto w ręce. No nie wierzę w niego, nie? Mógł wybrać. No mógł wybrać różne zakończenia, no ale no nie spodziewałem się, że będzie strzelał prosto w ręce bramkarzowi, no. Czego jak czego? Muci. No i jeszcze do boku, do Baku. Baku skład. Baku. Rzuca. Jest to Muci. Zablokowany przez Fosu i wpadła piłka do bramki. No jak? Fosu, co ty odjebałeś? Co ty odjebałeś, Fosu? O Jezu, jeszcze to podanie beznadziejne. Baku z Mucim. Muci jest z Kapustką. Kapustka do boku, do Wszołka. Wszołek do środka, do Slisza. Slisz jeszcze do tyłu, do Kapustki. Jeszcze Kapustka przy piłce. Jest Wszołek, jest Slisz, ale jest też Huerta. Dobrze, Huerta. No jeszcze, oj, ale faul. Ale bramka 4-3. Co tu się odwala w tym meczu? Co to ma być? Panowie, no to trzeba coś zagrać, bo jest dramat. Jest dramat. Żeby nie powiedzieć, że kapustka po obiedzie. No panowie. Ale i co tu się dzieje w ogóle? Jak oni grają? Upiętką tego, cholera. Angulo jeszcze przy piłce. Huerta wybiega. No i dobre podanie do Huerty. Jest tutaj Huerta. Ale on nie ma za bardzo z kim jeszcze zagrać. Huerta do tyłu, do Rodriguez'a. Rodriguez przyjmuje to strzał. Ale Olafsson to broni. No to trzeba wyrównać. Sanchez na krótko do Huerty. Huerta będzie wrzucał. Huerta wrzuca. Jest tu Fosu, ale nic z tego. Olafsson to wybronił. No panie, ale nie graj pan na czas. Dawaj. Jeszcze Slisz. Kapudinim. Kapucyni. Do Slisza. Slisz. Z Gałem. Jeszcze jest Fosu. Dobrze. Brawo, Fosu. Tak jest. Huerta. Dobre odegranie do Hoffmana. Hoffman. Jeszcze się obkręć. Podaj. No ale nie w ten sposób. Baku. Z Mucim. Muci.
Ribeiro. Baku, ale jest Sanchez. Sanchez podanie do Rodriguez'a. Rodriguez do boku, do Huerty. Niepotrzebne to podanie. Jeszcze jest tutaj Hoffman. Hoffman przyjmuje piłkę, strzela! Jaki dramat! Co to jest? Co to był za dramat w ogóle w trzech aktach? Miało być 3-2, wyszło 4-3. Ja pierdolę, bo już inaczej nie powiem. Dziękujemy za poświęcenie nam tych. Ależ dramat! No Hoffman zagrał dobrze, ale co to zmienia? Wyciągnę wnioski i zobaczymy. Jak sztab skomentuje porażkę? Trening i poprawa i do przodu, no zobaczymy co to z tego będzie. Kurwa, ale... Nie wiem jak to się stało, szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem jak to się stało. Ale tym sposobem Lech wylądował na pierwszym miejscu, Legia na drugim, my na trzecim. Chociaż Legia ma jeden mecz więcej, więc tu się jeszcze może zmienić. Nie, jedną wygraną więcej, nie jeden mecz. Jedną wygraną więcej. O kurwa. To niedobrze. Dobra, za Iwusicia dostaliśmy A. No niedużo różnicy. Setka różnicy, to umówmy się. Tyle co nic. Czy to oznacza, że okienko transferowe zostało otwarte? Czy to oznacza, że okno transferowe zostało otwarte? Nie. Jeszcze nie. 20 dni zostało. A myślałem, że może już. Ale pytanie... Czy my mamy wystawionego na sprzedaż Labrowicza? Go nie możemy wystawić na sprzedaż. Aha. Bo on jest już chyba sprzedany takim sposobem, nie? Coś tak mi... Ktoś mi tam dzwoni w którymś kościele, ale nie wiem w którym. Coś mi gdzieś dzwoni, ale nie wiem gdzie. My mamy kogoś do sprzedania. W ogóle mamy tylu, którzy są warci po 2 miliony. W wieku 17 lat, to jest aż chore, nie? To jest aż chore. Ale dobrze, bo tu będzie naprawdę solidna ekipa. Patrząc, że na przykład taki Blanchard jest warty już 7,5, a Hoffman 6 milionów. No to będzie wysoko. To będzie wysoko, no tylko jeszcze może szkółkę juniorów coś by tu dało wyciągnąć. Chociaż patrząc po tym, to może być ciężko. Ten Rossi 79 maksymalnie. No będzie paru takich bardzo sensownych, ale będzie też paru, którzy będą do odstrzału, jak ta dwójka ostatnia na przykład. To raczej z nich nic nie będzie. Szkoda. No nic, mamy mecz z Piastem. Piast to sobie w sumie symulujemy. Zróbmy szybką symulację, no mogłem zdjąć w sumie tamtych, ale wygraliśmy 2-0, więc całkiem nieźle, trzeba przyznać, że całkiem nieźle, to został na mecz z Romą, no umówmy się, ten mecz z Romą, to będzie taki mecz, wiecie jak, tak, każdy mecz naszej reprezentacji praktycznie, czyli mecz o... Pietruchę, tutaj już się nic nie wydarzy. No, no drugiego miejsca już nie będziemy mieć, więc niestety, no jest jak jest. Więc, moi drodzy, no idźmy do tego meczu z Romą. Ja sobie bardzo chętnie go zagram mimo wszystko, no bo Roma jest trudniejszym przeciwnikiem. Więc bardzo chętnie to rozegramy. Zróbmy konferencję. Bo te konferencje trzeba robić ze względu na morale. Ale umówmy się, że ja będę je tak... Skipował. Jak będziemy dużo przegrywać, to będę skipował. Jak będziemy wygrywać, to mogę sobie je wtedy odpalać. Wtedy będę taki, wiecie, nastrojony do tego. A póki co jestem taki, że no, pierdolcie, ja posłucham. Sesji treningowej nie robimy. Zmiany na pewno zrobimy, bo Hoffman jest za bardzo zmęczony, żeby coś tutaj zagrać. Więc za Hoffmana... Blancharda. Który musi zmienić się na N-kę. I za Fosu Kovacevic. Jak patrzę, czy coś jeszcze możemy tu wprowadzić. Widzę, że jest paru, którzy są bardzo rozwinięci. Kurwa, i Iwusić ma 74 plus 7 w ogóle. Nice.
Astro 64 plus 7. Tutaj Arias 60 plus 6. 70 plus 6, przepraszam. Naprawdę, naprawdę ładnie to wyglądać zaczyna w tej drużynie. No myślę, że jeszcze przydałoby się tak ze... No stawiam... Że ze 3 sezony. Żeby można było rywalizować z topowymi drużynami z Premier League. Naprawdę, to dałoby się zrobić. To dałoby się zrobić. Może sobie offstreamowo, znaczy offstreamowo, ja cały czas to offstreamowo nazywam, a to nie jest offstreamowo, tylko off... nagraniowo. Może bym sobie ten... to dokończył później, jakbyśmy zaczęli następny sezon, na przykład Premier League. To może ja bym sobie tutaj dokończył i zobaczył, jakby to wyglądało za 3 sezony. To by było ciekawe w sumie. Bardzo mnie to ciekawi, nie? Jakby to wyglądało finalnie. A tymczasem... zaczynamy mecz! Gryfonowie versus Roma. Drugie starcie. Drugie starcie, no i zobaczymy. No oni tam mówią, że możemy nie dopuścić niby do tego, żeby... No ale no umówmy się, no nie możemy nie dopuścić. Nie możemy nie dopuścić do tego, żeby odpaść czy nie odpaść, bo już odpadliśmy w zasadzie. Alvarez. No dobrze, ale Oriozabal był szybszy. Alvarez, na spokojnie, do Rodriguez'a, tak jest. Trochę mnie ten śnieg dekoncentruje. Rodriguez, na drugą stronę, do Atajacha. Atajach, do Huerty, ale tam Atajach faulowany. No i chyba żółta kartka, tak jest. Żółta kartka dla Lemara. No i dobrze, należało się mu. Na spokojnie, Rodriguez. Rodriguez, strzał z daleka. No ale Samba broni to. Oj, ale tutaj faulowany jeszcze Rodriguez. No i będziemy mieć rzut wolny. To mi się podoba. Rzut wolny z 23 metrów. Mamy Sancheza. No, zobaczmy sobie, zobaczmy sobie. Ale nie ma kto go tu wymienić. Więc Sanchez. 23 metry. Sanchez. Sanchez! No nie! No nie! Gra zdecydowała za mnie! No trzymaj mnie, kurwa! Za długo się zbierałem! Jeszcze Rodriguez! Strzał z daleka! Jest poprzeczka! Ale kurwa, no nie wierzę w to! Sanchez strzela i Fratesi to przyjmuje! No jest jeszcze Huerta z boku boiska! Huerta wrzuca! No ale Hamels był tutaj wyższy trochę. Kurwa! No ale zdenerwowałem się teraz tym rzutem wolnym. Ta gra musiała to zrobić. Naprawdę. Naprawdę. Ja chciałem tak ładnie strzelić. No Belotti! Ale Kowar broni, to brawo! Mogłem jeszcze dłużej się zastanawiać ogólnie nad tym, jak strzelać, nie? Alvarez. Alvarez! Oj, oj, oj! Dobrze, dobrze! Alvarez zabiera Alvarezowi piłkę. No podoba mi się to, ale Smalling jeszcze. Smalling. No, Alvarez z Sanchezem, Sanchez. Sanchez, na spokojnie, do środka. Do Huerty, tak jest, Huerta. Dobre rozegranie, do Atuni. Atunia, jeszcze z Blanchardem. Blanchard wybija sobie tą piłkę, ale troszeczkę za mocno, bo Smalling jest tutaj i przejmuje tą piłkę. Smalling. O, do Fratesiego. Fratesi, do Oriozabala. Oriozabal z Fratesim znowu. Oj, 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 ależ podanie do Belottiego. Belotti, ale Sanchez przecina tą piłkę, brawo. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze Alvarez. Alvarez bokiem boiska. Dobrze, do Blancharda. Blanchard z Rodriguezem. Rodriguez, no niestety stracił tą piłkę. Jeszcze Lemar z Belottim. Belotti, o, ale Sanchez. Dobrze, dobrze przejąłeś to. Chociaż tyle, że zastopowane. Oriozabal do Alvareza. Alvarez! Jeszcze do Belottiego. Jeszcze nie trafił Belottiemu w te nogi. Strzał! Ale na całe szczęście Alvarez nie trafia. Oj, jak dobrze. Na spokojnie. Kovacevic. Alvarezem. Przepraszam, z Angulem. Angulo. Do boku, do Atajacha. Atajach do Huerty, do środka. Huerta jeszcze z Buangą. Buanga z Blanchardem. Blanchard strzela i Hummelsowi w rękę. No i mamy rzut karny. Kurwa, ale ten Hummels jest wielki. Trochę mu się chyba przytyło, co?
Wygląda jakby sobie plus 30 kilo miał chłop. Dobra, Huerta, zmieniamy na Buangę. Buanga! Buanga kontra Samba! Buanga Samba! Buanga Samba! Prawe okno! Strzał i mamy gola! Brawo, Buanga! Brawo! Ależ zatańczyłeś tą sambę! Ja to brzmiało jakiś wstęp do tego, do piosenki, nie? Buanga Samba. Brawo, brawo! No najważniejsze, że mamy jedną bramkę. No wiecie, mimo że gramy o pietruchę, to jednak wolałbym to wygrać. Zawsze to podnosi trochę morale zespołowi. Oriozabal, ależ podanie! Ale Angulo dobrze to przecina. Jest jeszcze Alvarez. Alvarez będzie kontynuował tą kontrę. Alvarez, dobre podanie do Blancharda. Blanchard zbiega w pole karne. Blanchard odgrywa. Brawo, ale Samba broni to. No brawo, brawo. To trzeba jeszcze raz spróbować. Huerta przy piłce. Huerta, wrzutka. Oj, ale nie ma tu do kogo. Hummels przejmuje to na ryj. No i koniec pierwszej połowy, moi drodzy. No, nie powiem, jest grubo. Znaczy, no nie jakoś tam super grubo, ale jest tak dość, powiedziałbym, że napięta atmosfera. No mamy Sancheza z Atajachem. Atajach. No, Atajach. Atajach zgubił się z piłką. Dobrze, Rodriguez, brawo. Ale tu trzeba... Co tu się stało? Oj, chyba zagranie ręką było. Dobra, Sanchez. Rozegranie na krótko do Kovacevicza. Kovacevic, strzał z daleka. Kovacevic! I mamy drugą bramkę w tym meczu. Co on strzelił? Ależ to załadował. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No tego się nie spodziewałem. Ależ to zapakował. 0,09 szansy na gola, a on to strzela. No po kim jak po kim, ale po obrońcy takiej bramki się nie spodziewałem. Cesante do Alvareza, Cristante. Cristante. Prawie, o, Zalewski. Proszę bardzo. Mamy naszą narodową gwiazdę. Ale jeszcze Alvarez. Alvarez. Oj, 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 Alvarez, przerzutka do tyłu, ale jest to Atunia, brawo! Jeszcze Blanchard. Brak mi słów, ale jest Sanchez, jest Huerta, no i mamy kontratak, jest Huerta, do Blancharda, Blanchard, jeszcze, kurwa, ale to trzeba troszeczkę bardziej zdecydowanie, jest Cristante. Oriozabal. Oriozabal do Fratessiego, Fratessi do Belottiego, Belotti, oj, 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 brawo, Kowar, brawo! No i mamy rzut rożny, Dybala wchodzi za Cristante. Alvarez, Alvarez do tyłu, do Fratessiego, Fratessi jeszcze z Alvarezem, jeszcze jest tu Dybala, Dybala! No ale Kowar broni to, brawo! Jest rzutka, jest Huerta głową, brawo. Dobrze, Atunia. Atunia. No Atunia i kontratak. Atunia jest akurat dobry w tych kontratakach, więc dobrze by było to wykorzystać. Brawo, Atunia, brawo. Wychodzi sam na sam. Atunia, no nie. No i Samba go porobił. Niepotrzebnie podawałem, trzeba było strzelać. A jest jeszcze Kovacevic, jest Rodriguez. Dobre podanie, jest Buanga. Buanga jeszcze, próbuje tutaj do... No nic z tego, no. Liverpool z Villarrealem po jeden, no niedobrze, no. Znaczy to i tak nic nie zmienia, nie? Jeszcze Belotti, są, ale Kovar broni to przytomnie, brawo! Brawo, Kovar! Oj, jest wrzutka, ale jest też Alvarez z Huertą. Oj, 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 dobrze, Kovar, że tutaj byłeś na miejscu. Jest jeszcze Buanga. Buanga, ale on nie ma za bardzo z kim. Buanga na dobieg do Rodriguez'a. Rodriguez. Rodriguez będzie chyba kiwał. Rodriguez jednak do Atuni. Atunia tam z boku. Atunia jeszcze do Blancharda. Blanchard do Rodriguez'a. Rodriguez strzał, ale Samba broni to. Oj, oj, oj. Buanga na krótko. Do Atuni. Atunia będzie wrzucał. Jest wrzutka Atuni. Fratessi tam z barku i Samba broni to. Niedobrze. Vivian. O! Oj, oj, oj. Dybala.
No, jeszcze, kurna. Ojojoj, niedobrze, Belotti. Do Zalewskiego. Zalewski, ale Angulo dobrze to... Dobrze to w obronie zrobił. Brawo, brawo. Jeszcze Atajach. Atajach bokiem boiska. Atajach, przerzutka tam. No, prawie to wyszło. Prawie to wyszło, ale Smalling był na miejscu. A szkoda, że był. Jeszcze tutaj grają na czas. I koniec tego meczu, moi drodzy. Wygrywamy 2-0 z Romą. No szkoda tylko, że... Nie wygraliśmy ani z Villarrealem, ani z Liverpoolem, ale... Dobre i to, nie? Dobre i to. Co by nie powiedzieć? Dobre i to. No, co tam? Szanse na zwycięstwo były mizerne. Spodziewaliście się takiego wyniku? No, wiedzieliśmy, że damy radę. Wiedzieliśmy, że damy radę, także spokojnie. No, wygraliście. Klub Roma zagrał dobre spotkanie. Nie tak dobre jak my, wiadomo, prawda? Myślicie pełne zwycięstwo, czy jest pan zadowolony z występu? Oczywiście, że tak, ale stać nas na więcej. Zdecydowanie stać nas na więcej. Dziękuję za uwagę, dziękuję. No ale co to zmieniło, nie? Co to zmieniło? No właśnie. Co to zmieniło? Nic to nie zmieniło. Ale trafilibyśmy albo na Napoli, albo na Galatasaray, więc... Nie, no były szanse, żeby, kurwa, dojść do tej 1/4. No szkoda. Szkoda. Ale finalnie Liverpool wygrał z Villarrealem. O! O! No tego się nie spodziewałem w sumie. Kurda, no szkoda tej jednej porażki. Jakbyśmy mieli jedno zwycięstwo, albo jeszcze jeden remis, to była szansa. No trudno, no. Wyszło jak wyszło, nie? Wyszło jak wyszło, no nic nie... Ten, nic nie zrobimy. 22 miliony! Naprawdę ładny wynik. Owacewicz w dobrej formie. Rozważę twoją prośbę, stary. No faktycznie w dobrej formie był, to trzeba przyznać. Mecz z Puszczą teraz. Mecz z Puszczą, co się puszczo. Dobra, to wrzućmy tutaj może tak. Nie wiem w sumie, jakie tu zmiany porobić na ten mecz. Zróbmy jakoś tak, żeby każdy sobie pograł, kto chce sobie pograć, mniej więcej. Może Canales za... Chociaż nie. Bakera byśmy wpuścili za Alvareza. No i taki mecz niech wyjdzie. Zobaczymy, co z tą Puszczą oni sobie zrobią. Czy poradzą, czy nie. 2-2. Naprawdę? Puszczą 2-2? Poważnie? Aj, no ale lepszy remis niż przegrana, nie? No ale Legia nam uciekła. Legia nam uciekła o to jedno zwycięstwo z nami. No nie podoba mi się to troszeczkę, bo trzeba będzie znowu ich gonić. No ale co zrobić? No nic nie zrobisz, nie? O, jest oferta prowadzenia kadry od Walii. My chcemy prowadzić kadrę. W sumie to nie wiem. Do Paryż FC możemy Barbosę wysłać. No dobra, to niech sobie wypożyczą go na jakiś rok. Ale ta Walia w sumie. Ta Walia w sumie. Kto gra w Walii? Jaki jest skład Walii? Poczekajcie, ja sobie to sprawdzę na szybko. Uwaga. Kurwa no, reprezentacja Walia w piłce nożnej. Ramsey, Johnson, Williams, Wilson, Moore, James. Czał to tu nie widzę. Czał to tu nie widzę w tych zawodnikach. No a jednak... Kurna, no nie no, problem jest taki, że teraz jakbym dostał kadrę Polski, to mogę iść. Jak już skończyliśmy Polska versus w zasadzie, to mogę iść. Ale do Walii to tak średnio mi się chce. Querta, mam nadzieję, że nie przeszkadzam, ale chłopaki prosili, żebym to przekazał, trochę nas martwi. Spokojnie, dziękuję, że mi to powiedziałeś, ale spokojnie. W ogóle Querta masz 80?
Jeden te 8 dych wbił. Jeden te 8 dych tam wbił. Wusić poszedł. Poszli na wypożyczenia. Dabrowicz też poszedł. No, także wszyscy poszli, cholipa. Mamy też jakiś raport o juniorach. Prognozy nie są obiecujące. No wiem, miało być lepiej, a wyszło jak zwykle. No ale co ja mogę powiedzieć? No... Nie wzięło i się zesrało, nie? A miał być ćwierćfinał. UEFA Europa League ćwierćfinał. Jak ja miałem to zrobić? Robiąc da się być w Europa League i w Champions League w jednym czasie? Nie da się chyba, nie? Czemu ta gra mi tak w ogóle zaproponowała? WTF. WTF. Nie, na pewno się nie da. A się nie. I da się. Kurwa, faktycznie się da. Ja myślałem, że to jest tak jak kiedyś było. Chyba kiedyś było. Bo tu była faza grupowa. Chyba, że to... Jak to działa? Bo ja pamiętam, że kiedyś było rozróżnienie. W sensie na przykład z Ekstraklasy pierwsza drużyna jechała na baraże Europa. Znaczy Champions League, przepraszam. A druga drużyna na Europa League chyba. Jakoś tak to było. Ale nie wiem, jak jest teraz. W sensie, czy to się zmieniło, czy są jakieś inne zasady? Bo ja nie ogarniam chyba tego tematu. Tak wychodzę z założenia, że chyba nie ogarniam tego tematu. No i odchodzą od nas, moi drodzy, odchodzą. Idą oni. I poszli. Barbosa się dogadał, no i git. Cieszy mnie, to niech idzie do tego Paryża. Mam nadzieję, że będą z niego jeszcze ludzie. Dobra, Barbosa idzie. No idź, Leo, idź, idź. Idź już, idź już. Idź już mi stąd. Ja bym cię nie widział. O, jest raport zwiadowczy o juniorach i oferta wypożyczenia Royera. Dobra, niech idzie na rok. Dobra, zacznijmy sobie od tego. O, no i to jest dobry potencjał. Nic ciekawego, nic ciekawego. Nic ciekawego, nic ciekawego. Chociaż jeden. Zobaczmy dalej. W Chinach. Nic ciekawego, nic ciekawego. Nic ciekawego. Kurwa, nic ciekawego w tych Chinach. Tam jest taka bieda w piłce? Czy co? Myślałem, że ta liga chińska będzie już trochę lepsza niż kiedyś była. Ale widzę, że nic z tego. O kurwa, ale za to z Argentyny jaki koks przyszedł. Oj, z Argentyny będziemy ich mieć paru. Już to widzę. Ten odpada. Ten odpada. Ten odpada. Ten odpada, tego jeszcze się możemy zastanowić. No to paru ładnych żeśmy zgarnęli, jakby nie było. Może coś tam z nich będzie. Oferta za Tunię do Benfiki za 13 milionów. No nie, no. Bez Atuni ta drużyna nie ma szans, nie? Ja mógłby Buanga za niego grać, ale no umówmy się. Nie da rady. Ziktas nam też próbuje nas tutaj przekupić. Nic z tego, mój drogi. Nic z tego, nic z tego. Próbujemy dalej. Teraz za Alvareza przyszła oferta. Kurwa, do PSV za 12. Nie. Nie, chociaż akurat na obronę mamy kilku chętnych, ale no jednak nie chciałbym. Wszystko dobrze, Huerta, będzie git. Dobra, tu się dogadali, więc on niech idzie, on niech idzie. Prawda, na 2 lata to trochę długo, ale niech idą, nic się nie stanie. Jezus, z tymi wypożyczeniami to tutaj ja zasuwam jak jakiś, nie wiem, roztrzepany. Wypożyczenie za wypożyczeniem leci. No jest kolejna oferta dla Alvareza z Porto, no ale no nie oszukujmy się, nie za takie pieniądze. Nowa Zelandia. Polska.
nie interesuje. O, jest za Kowacewicza w końcu coś. PSV chce nam zapłacić 3 700 000 i piłkarza na wymianę. Solibali. 191. 21 lat. Kowacewicz już stary. Ogólnie to nie jest zła oferta, powiem wam. Ogólnie to nie jest zła oferta. Więc powiedziałbym, że to jest nawet dobra oferta. Ale zobaczmy sobie, kogo jeszcze mają na obronie. Obispo. Albo Ralmo. Ale to same stare dziady są, to ja nie chcę. Na boku może coś mają ciekawego. U kurwa. No tu mają wysoko już. Tu mają wysoko. Nie mają za bardzo za kogo wymienić innego, z tego co widzę. Nie mają żadnego młodego perspektywicznego, którego można by było stąd wyciągnąć. A jeśli już, to są drodzy jak diabli. Więc zostanie jak jest, tylko kwota większa. I zobaczymy, co on na to. Umowa stoi! A ja dałem z dupy 2 miliony więcej! Ja no nie rób se jaj, stary! No ale tego Solibali jeszcze trzeba wynegocjować. Aktualnie mu gówno płacą. Więc w sumie to nie jest zły ten. To nie jest zły pomysł. Bo on 6300 zarabia. Więc całe nic. O nie, nie, nie. Odrzuć klauzulę odstępnego. Proszę mieć na uwadze, że to wpłynie na oczekiwania finansowe. 4000? Nie, no błagam cię. Ja nawet nie negocjuję. Bierz pan te 4000 w pizdu. Takie grosze. On mówi, że to wpłynie na cenę. Dzięki, łysy, dzięki. Jesteś bardzo dobrym negocjatorem. Ja chciałem mu 10 zapłacić. Niech będzie 4. Niech będzie 4, podoba mi się to. Znaczy jest jeszcze prawdopodobieństwo, że Kowacewicz może się nie dogadać, nie? Jak coś, także... Także tutaj jeszcze nic nie jest przekreślone, ale no rozwaliło mnie to, nie? No rozwaliło mnie to, tego się nie spodziewałem, szczerze. Buckley też idzie na wypożyczenie. No wszyscy na wypożyczenia i dobrze, niech idą chłopaki. Co my tu jeszcze mamy? Według moich informacji, Andre Luiz prowadzi rozmowy z klubem Cincinnati. Może popisać umowę. W takim wypadku klub wolni zawodnicy. Nie będzie oczywiście stron negocjacji, ponieważ kontrakt piłkarza wkrótce wygasa. O kurwa. Kim jest Luiz? Ja go mam gdzieś w transferach, czy co? No kurwa, nie mam go, to kim jest kurwa Luiz? Kim jest kurwa Andre Luiz? Kim jest kurwa Andre Luiz? Bo co z tego, że oni mi tam ten... Andre Luiz. Chyba nawet nie wiem, który to. Ten czy ten? Może ten? No nie. Ten stary dziad? No i co? No to niech sobie nim będą zainteresowani. W piździe go mam, ty. A bo mam go na liście życzeń, no to już go nie mam. Jakiś stary dziad jest, dajcie spokój. Zobaczmy swoją drogą, czy coś ciekawego jest nowego. Ale tak stawiam, że nic raczej nie będzie. Chociaż wiecie, okienko transferowe się otworzyło, to nigdy nie wiadomo, co tam mogło wpaść. No ale tak widzę, że jest... Jest to, co było, czyli totalna lipa. I to dosłownie totalna lipa. Tam jacyś starzy, jakieś dziadki same, po 35 lat, 40. Kto to by się tym interesował?
Dobra, jesteśmy w połowie listy, więc nie jest tak źle w sumie. Bramkarz 23 lata. No kurna, powiem wam, że szału tu nie ma, nie? Też jakiś bramkarz. Jeśli już ktoś jest z zielonymi statsami, to są to najczęściej bramkarze. Tu jest jakiś Kander, ale czy ja go chcę? Czy oni mi są potrzebni? Najgorsze jest to, że to są starzy ludzie, w sensie starzy ludzie. No kurwa, ja też już trochę stary jestem człowiek, ale chodzi o to, że no ja potrzebuję takich świeżynek po 20 lat, a nie kurwa po 35, no. No i po chłopie, który zaraz przestanie grać. Bo nie będzie miał siły w nogach. No i po takich typach, nie? Potrzebny by był ktoś, kto jest bardzo perspektywiczny i ma 22, może 24 lata. Okej. Okay. No wtedy ja się zgadzam, bierzemy takiego z wolnych zawodników, nie ma problemu. No ale jak mi się trafiają taki, o, ma zielone, a patrzysz, a on stary. No i kurwa, i co mi po nim? I co mi po nim, nie? Dobra, kto odchodzi? A nie, kto przychodzi bardziej? Bo tu chyba Ciuliby przyszedł. Tak jest, Kovacevic idzie, jest Ciuliby. No i zobaczmy. Te na C? Mogłem za niego 13 milionów dostać, a jego sprzedałem za 9? Ja pierdolę, to ja się nie dziwię, że oni to od razu kupili. Da się to cofnąć? Bo teraz dasz mi wstyd. O kurwa no. A ta jak do sprzedaży. W sumie można by było. Można by było go sprzedać za piątkę na przykład. A tym bardziej, że to Arabia Saudyjska, moi drodzy. No to tu szóstkę zaproponujemy na dzień dobry. I zobaczymy, co oni na to. Mamy nawet 6600. Dużo ofertę. Cztery sto. Dalibyście 5, co? 5 i możemy iść do domu. 4200? Kurwa, trochę du... Nie wiem, graj na zwłokę na razie. 4200. Kurwa. No nie wiem, czy chcę go sprzedawać za 4200, szczerze mówiąc. Nie wiem. Wręcz bym powiedział, że chyba nie chcę, wiecie. Chyba nie chcę. Tak sobie myślę, że chyba nie chcę go za tyle sprzedawać. Bo trochę mi szkoda. Wiem, że potrzebny panu nowy pomocnik i wcześniej czy później rozejrzy się pan za kimś na tę pozycję, ale sądzę, że jeśli da mi pan szansę, to sprawdzę się w roli. Jeśli tego chcesz, czeka cię mnóstwo pracy. O! Najlepsze wyjście. No i tak słuchajcie, zastanawiam się kurna, w którą stronę iść z tą drużyną, bo coś by przydało się tutaj pomyśleć nad jakimiś zmianami. No jesteśmy przed meczem z Krakowią, ale ten mecz z Krakowią zagramy sobie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Zachęcam też do wspierania, przycisk wesprzyj. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!